Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy zupę wigilijną, grzybową, różna jest nazwa, z łazankami. Potrzebować będziemy 4 deko grzybów. To jest taka duża garść suszonych grzybów. Grzyby opłuczę i zamoczę na noc. I będę gotowała godzinę czasu. Po tym czasie grzyby drobniutko pokroję. A tutaj oprócz tego mam litr wywaru jarzynowego. Jarzyny, wszystkie jarzyny jakie mam, gotuję, zalewam i gotuję na wolnym ogniu. Przeszło godzinę czasu i mam wywar jarzynowy. A tutaj mam kawałek selera, marchewki, pietruszki, cebulę, kawałek por. I to drobniutko pokroję. Oraz mam 10 deko łazanek. Łazanki mam wysuszone i później będziemy gotować. Teraz płuczę grzyby i zalewam na całą noc. I będę gotować godzinę czasu. Grzyby mam ugotowane, drobniutko pokroiłam i teraz podsmażę na łyżce masła z cebulą. A tutaj mam wywar. Wywar grzybowy i wywar jarzynowy. I teraz do tego wywaru, mam tutaj 1,5 litra, dodaję pokrojone jarzyny i podsmażone grzyby. I będę to gotowała 30 minut. Po 30 minutach dołożę suszone łazanki. Jeżeli mamy łazanki świeże, to te łazanki gotujemy 3 minuty, ale ja mam suszone, więc będę gotowała 10-12 minut. A grzyby podsmażę i zaraz dodam do zupy. Grzyby już mam podsmażone, więc przekładam do zupy. I tak jak wspominałam, będę razem całość gotować 30 minut, a później dołożymy łazanki. Po 30 minutach dosypuję wysuszone łazanki i gotuję, tak jak już wspominałam, 10 minut. Pamiętamy o przemieszaniu. I tak oto zupa wigilijna grzybowa jest gotowa. Pięknie wygląda, pięknie grzybki wyglądają. Doprawiłam solą i pieprzem, nie za dużo, ponieważ wywar też był słony. I tak wygląda nasza zupa grzybowa z łazankami. Dodajemy indywidualnie zielonej pietruszki i dolewamy śmietanki. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Zupa wigilijna grzybowa z łazankami. Smaczna zupa.